To już 250 odcinków serii Video News. Dziękuję Wam bardzo za to, że czytacie i oglądacie i zapraszam Was do komentarzy, abyście podzielili się przemyśleniami na temat tej serii, w jaki sposób ją kontynuować, co może warto zmienić. A tymczasem 250 odcinek rozpoczyna się właśnie teraz. A zaczynamy od iOS-a, który jest wyjątkowo podatny na niebezpieczeństwa. W tym tygodniu znalazły się aż dwie dość spore luki. Pierwsza z nich to rozwiązanie, które pozwala za pośrednictwem e-maila uzyskać dostęp do wszystkich rzeczy, do jakich normalnie dostęp uzyskuje aplikacja e-maila. No i właśnie po wysłaniu takiej pustej wiadomości hakerzy mogli się włamać do iPhone'ów oraz iPadów. Usterkę wykryło ZecOps. Drugą lukę bezpieczeństwa odkrył YouTuber Everything Apple Pro. Chodzi tutaj o to, że jeżeli wyślecie na waszego iPhone'a albo iPada, albo dostaniecie po prostu w ramach wiadomości znaki w hindi i w dodatku będzie tam jeszcze emotikona. Może być wirus, może być bakteria, może być flaga Włoch, nie wiedzieć czemu. To tak naprawdę będzie to wszystko sprowadzało się do tego, że wasze urządzenie zamarznie, a potem będzie można je wyłącznie zresetować i w ten sposób dopiero odzyskamy do niego dostęp. Apple oczywiście pracuje nad poprawkami w obydwu tych przypadkach, ale no cóż, do tego momentu raczej nie wchodźcie na Twittera, jeżeli macie polajkowanych dużo stron związanych z Apple. W MIT, trzeba przyznać, niejednokrotnie pojawiają się dziwne pomysły, ale rękawica, która będzie w stanie kontrolować nasze myśli, i to w trakcie hipnagogii, czyli stanu między snem a jawą, to dość abstrakcyjna rzecz, ale kto wie, czy nie całkiem realna, jeśli popatrzeć na to, jak zaawansowany jest projekt Dormio. W stanie hipnagogii mózg wytwarza bodźce, które oddziałują na nasze zmysły, choć tak naprawdę nie ma tych bodźców fizycznie w naszym otoczeniu. Więc naukowcy z MIT postanowili stworzyć Dormio, rękawicę, na którą składa się szereg czujników owiniętych wokół naszych palców i nadgarstka. Te czujniki potrafią analizować napięcie mięśni, tętno, przepuszczalność skóry. Oprócz tego w ramach eksperymentu Dormio odtwarzano jedno słowo z tego nadgarstka. Ochotnicy donosili, że jeśli był to chociażby tygrys, to ten tygrys występował potem w ich snach. Ponadto poprawiało to ogólną wydajność w zadaniach kreatywnych, a eksperymentować z formułą może każdy, ponieważ Dormio z założenia będzie projektem open source'owym. Zostając w temacie gadżetów cyberpunkowych, co powiedzielibyście na elektroniczną skórę, która jest w stanie pobierać energię z waszego potu? To może być ciekawe, a zwłaszcza jeżeli domontujemy do tego szereg sensorów i połączymy je za pośrednictwem Bluetooth. Tak właśnie zrobili badacze z Caltech, a urządzenie może mierzyć m.in. temperaturę ciała, tętno, poziom cukru we krwi, czy nawet działanie nerwów, które sterują mięśniami. A wytwarzanie energii odbywa się za pośrednictwem reakcji, w której z potu pobierany jest mleczan. Ten po połączeniu z tlenem z atmosfery wytwarza kwas pirogronowy oraz wodę i to za ich pośrednictwem uwalnia się energia. Ogniwa są w stanie wytworzyć kilka miliwatów energii na centymetr sześcienny, a to wystarczy, by połączyć się przez Bluetooth z inną aparaturą medyczną. Tak myślę, kiedy ostatni raz Motorola zaprezentowała swój flagowy telefon. To chyba było w 2016 roku. Od tego czasu firma skupiła się wyłącznie na średniej i niższej półce cenowej, no i też oczywiście jakościowej, ale to ma się zmienić w tym roku. Pokazano dwa modele Edge i Edge Plus. Oczywiście najmocniejszy ma Snapdragona 865 z obsługą 5G, słabszy 765 z obsługą 5G. Obydwa mają dość sporo RAM. Ten podstawowy ma 6, Edge Plus ma 12, no i dostaniemy tutaj także ekran, który ma 6,7 cala, rozdzielczość Full HD Plus i odświeżanie 90 Hz oraz kropkowe wcięcie, nie wiem czy ono Wam się podoba czy nie, tak czy inaczej jest trendem na 2020 rok. No i można też powiedzieć o tym telefonie, że jeżeli chodzi o wersję Edge, to może ona nie będzie chciała być liderem fotograficznym, ma aparat 64 megapiksele, aparat 8 z potrójnym powiększeniem i aparat ultra szerokokątny 16. Ultra szerokokątny i powiększenie są takie same w Edge Plus, ale tutaj dochodzi jeszcze aparat 108 megapikseli, który ma robić oczywiście zdjęcia technologią Quad Bayer, także te piksele będą łączone. I ceny urządzenia nie wydają się być do końca korzystne. Za Motorola Edge zapłacimy 2999 zł, za Edge Plus zapłacimy 1199 euro, gdy to urządzenie się pojawi. No i cena jest trochę niekorzystna, bo w Stanach Zjednoczonych jest to 1000 dolarów i nawet jak doliczymy podatek, to nadal wychodzi, że w Europie przyjdzie nam po prostu za to urządzenie płacić więcej. Mniej kosztuje smart maseczka, która jest w stanie ochronić nas przed wiadomo czym, ale poza tym potrafi także oczyszczać powietrze. Oto Atmo Blue. Atmo Blue,
które zebrało już wymaganą kwotę na Kickstarterze, więc możemy spodziewać się regularnej sprzedaży tego urządzenia, które jest wyposażone w dwa filtry HEPA o charakterze N99, czyli mają one nie przepuszczać 99,9% wszelkich bakterii, zarazków i mają filtrować to powietrze tak, by było ono czyste. No i przy tym będą wykorzystywały właśnie baterie po to, aby też przepuszczać to powietrze lepiej przez filtry HEPA, bo inaczej to pewnie byśmy się udusili. Będą dwa tryby. Producenci zapewniają, że będzie można z nią także biegać, że te wiatraczki, które znajdują się w środku, będą pracowały na tyle wydajnie. No i będą w stanie one pracować od 6 do 8 godzin bez ładowania. Będziemy mieli także fizyczny przycisk, aby je przełączyć w odpowiedni tryb, ale da się także to wszystko zrobić za pomocą aplikacji, która także pokaże jakość powietrza dookoła nas. No i cóż, takie rozwiązanie w sumie na nasze czasy, co nie? Kontynuując temat futurystycznych rzeczy, które ujrzały już światło dzienne, co byście powiedzieli na balony dostarczające internet w trudnych warunkach? Cóż, takie balony pojawią się właśnie w Kenii, a to wszystko za pośrednictwem firmy Loon, która to należy do konglomeratu Alphabet i będzie dostarczać rozwiązania latające 20 km nad powierzchnią Ziemi. Co ciekawe, te balony nie wystartują w Kenii, a zaczęły swoją podróż w Puerto Rico i dopiero będą do Kenii się dostawać. Wszystko za pośrednictwem komputerów śledzących warunki atmosferyczne oraz bieżących obliczeń, dzięki którym balony będą leciały jak najmniejszym kosztem energetycznym wzdłuż prądów morskich i korytarzy powietrznych. A rozwiązanie wydaje się być dość proste, jeśli chodzi o to, co znajdziemy w środku. Te balony będą miały dwie anteny LTE, baterie oraz panel słoneczny, no i także komputer, który będzie tym wszystkim zarządzał. Ma to dać nawet 1 000 000 godzin działania, czyli 114 lat. A teraz czas na krótkie informacje i żniwa dla Netflixa, bowiem ten w tym kwartale zdobył 16 milionów subskrybentów, czyli 2 razy więcej niż ogólnie się tego spodziewano. Przenosząc się do tematu gier, deweloperzy Call of Duty Warzone wymyślili bardzo ciekawy sposób, by ukarać cheaterów, zestawili ich razem ze sobą w meczach w ich własnej grze i być może w końcu oni się czegoś nauczą. Nieco gorszą wiadomością jest to, że najstarszy polski dystrybutor gier, czyli CDEP, zgłosił wniosek o upadłość. Oczywiście nie oznacza to jeszcze upadłości, jak wiele stron mogło was przekonywać, ale ten proces się już rozpoczął, a firma działała na polskim rynku ponad 20 lat. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że z tej okazji część gier, jakie ona dystrybuowała, jest w znacznie niższych cenach. Tydzień temu mówiłem wam o systemie śledzenia lokalizacji, który jest współtworzony przez Apple oraz Google. Okazuje się, że ten system ma jedną bardzo ważną wadę. Nie dotyczy urządzeń z Bluetooth, które wyprodukowano przed 2015 rokiem, bowiem te korzystają ze starszego protokołu. Nie dotyczy także feature phone'ów, więc ostatecznie baza użytkowników, która będzie mogła być objęta tym systemem, zmniejsza się o 2 miliardy urządzeń. Kto wie, czy w przyszłym roku nie doczekamy się własnych procesorów Apple'a w serii MacBook, bowiem do takich plotek dociera Bloomberg. Okazuje się, że firmie mogłoby to się nawet bardziej opłacać niż współpraca z Intelem czy AMD. To wszystko w 250 odcinku Video News'a. Trzymajcie się ciepło, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!